Jest to. Dobrze. To nauczy. Wcieli was. Dobrze. Chórki, nie? Piosenka jest pod tytułem Ekranik. Nie wiem, czy ją tutaj wykonywałem już kiedyś u pieśniarzy. Taki, nie? Tak, tak. Chodzi właśnie o tę sytuację, nie? Że ludzie patrzą w te swoje ekraniki i są pogrążeni w innej rzeczywistości. I właśnie to mi sąsiad opowiedział taką to podziałało na moją wyobraźnię, że widział kobietę taką, która siedziała przed chałupą walącą się, gdzieś tam jakiś obornik po bokach, a ta siedziała na schodach i patrzyła się w ekranik. I stąd piosenka. I chórki, i w zasadzie przez całą tę piosenkę można śpiewać takie coś. Zapyziała chałupa, po obu jej stronach gnoju kupa, a przed nią na schodach siedzi pani i patrzy w ekranik. Niczym śniąca Alicja, goniąca króliczka, co przez małe drzwiczki wchodzi do innej krainy. Klik, pyk i kolejne światy, klik, pyk coraz dalej i dalej, klik, pyk coraz więcej i więcej, klik, pyk coraz bardziej i bardziej. Świadczenie, że również i słowa, gest, może też dotyk, na pewno. Spojrzenie chowasz. Ekranik patrz, zresztą i tak już refleksji przyszedł czas, a jest nią spostrzeżenie, że choć swój ekranik masz, przez który wchodzisz w wielki świat, to tak naprawdę na to też zważ, że niby ten twój ekranik mały, to potrafi ci przysłonić świat cały.